początku chciałbym zapytać, jak smakuje sukces, gdy nad filmem pracowało się tak wiele lat. Ona jest najsłodsza na świecie. Ja jeszcze się nim nie zacząłem cieszyć, nie? Bo jestem zmęczony, teraz rozmawiam z Państwem, jestem w takim amoku. No i to jest, nieskromnie powiem, mam poczucie, że to jest wydarzenie historyczne, że polski film animowany nie dość, że wygrał Gdynię, to wygrał teraz Orły. Jeszcze się pochwalę, że na trzech najważniejszych festiwalach na świecie animacji z kolei też dostawaliśmy nagrody i też nie było polskiego filmu animowanego, który wcześniej by to dokonał. Więc mamy poczucie, że coś się wydarzyło, ale powiem Panu, że gdy zaczynałem pracować i tutaj producentka Agnieszka Ściebier z Świadkiem, ona była od samego początku, ona mnie wspierała, rozmawialiśmy o tym filmie i nie ukrywam też, że finansowo wspierała bardzo, to po prostu nikt z nas nie myślał. No Agnieszka pewnie myślała, że to jest jakiś mój artystyczny projekt jak poprzednie, no i super. A ja też nie spodziewałem się, że ten film będzie miał taką moc, będzie taką petardą, bo mam świadomość, że jest petardą, już teraz wierzę w to. Wchodząc w ten projekt, spełniła też jakieś swoje marzenie? Ja szczerze mówiąc, tego to w ogóle nie planowałam. To było trochę przypadkiem, bo już mnie poprosił o pomoc przy takich organizacyjnych sprawach, przy umówieniu aktorów. No i to chyba pierwszą osobą, którą mówiłam, była Małgosia Kożuchowska i potem jakieś kolejne nam się udało zaprosić do tego projektu. I trochę naturalnie to wyszło, ale no, jak zaczęłam to robić, to oczywiście było moim marzeniem, żeby ten film był i żeby był pokazywany w kinach. A to wszystko, co się wydarzyło, no to już jest ponad te marzenia.